Witam serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy sobie pogodę kosmiczną. Opowiem wam, ludzie, mamy tu trochę tego. Zacznijmy od tych na górze. 3493, 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
dzisiejszy i zobaczcie, że one są naprawdę ogromne. I tu już mamy pokazane, że z niektórych plam może się niezły cyrk zacząć dziać. Jak to mamy z rozbłyskami? No, jak zresztą widzicie, zerknijcie, gdzie są te plamy i zobaczcie, gdzie się rozbłyski dzieją. Doskonałe pokrycie. Tu mieliśmy jakiś pik aktywności słonecznej w tym miejscu. Trzecia coś. Ja wtedy byłem w pracy. A znaczy 7 godzina to ja spałem po pracy nocnej. No i teraz prawie 9:30. Więc naprawdę dziury koronalne to mamy coś tam, rozbłyski. Ale już zobaczcie, indeks. Monitoring przepływu protonów już się zbliża do jedynki. To już się zaczyna, wiecie, dziać coś niepokojącego. Wiecie, to już się, tutaj już się widzę, że zaczynają być niepokojące bardzo rzeczy. Mamy się spodziewać najwyższej jakichś ciekawych dosłownie rzeczy. Dobrze, sprawdźmy jeszcze naszą stronę polską Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w skrócie IMGW. Co Polacy piszą na ten temat? Bo tam angielskojęzyczna strona to jeszcze. No tutaj jakoś nie widzę, żeby coś się działo. Nic, pusto. No dobra. U nas pusto, ale sami widzicie, że dzieje się. Bardzo dużo się dzieje. Jeżeli coś by się stało, to momentalnie nagrywam, wrzucam, że stało się to i to o takiej godzinie. Pozdrawiam serdecznie.